Suchość w ustach, drżenie rąk, szybsze bicie serca, ściśnięty żołądek. Nie mówię w tym momencie o sobie, ale nawiązuję do dzisiejszych maturzystów, którzy zdawali maturę z matematyki. Dla mnie to byłby bardzo duży stres. Ciekawa jestem, czy dla was też to był duży stres. Możecie do mnie napisać 2100, to numer, pod który wysyłacie SMS. I ciekawa jestem też, czy stresujecie się wynikami. Nie wiem, kiedy macie, ale możecie też napisać, to wspólnie się trochę postresujemy, bo tak jak mówiłam, matematyka to byłoby dla mnie duże przeżycie, zdawanie jej na maturze. A dzisiejszy temat Zostaw Wiadomość to właśnie temat dotyczący stresu, więc jeśli chcielibyście trochę go rozładować, to być może w tym pomoże mój dzisiejszy gość, doktor nauk medycznych Grzegorz Juszczyk, specjalista zdrowia publicznego, który zajmuje się profilaktyką. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam państwa bardzo serdecznie. Czy są takie sytuacje, że przychodzą do pana studenci i mówią: panie doktorze, ja mam ogromny stres, jestem zestresowana, co by pan mi poradził? No, zdarza się to dosyć często, zwłaszcza w okresie zbliżającej się sesji egzaminacyjnej bądź przed obronami prac. Próbujemy udzielać bardzo prostych rad. Przede wszystkim kluczem do tego, aby się mniej stresować, jest nabranie odpowiedniej perspektywy do siebie i do tych wszystkich zadań, które stawiamy naszym drogim studentom w czasie prowadzenia zajęć dydaktycznych. I ta perspektywa oznacza, że jest wiele spraw w naszym życiu, które będą nas stresowały. Te stresory, sytuacje stresujące nigdy nie znikną. Nie można dać nikomu rady, która zresztą często się pojawia: proszę się mniej stresować. Tak często koledzy lekarze mówią swoim pacjentom w gabinetach: pan jest bardzo zestresowany, proszę się mniej stresować. Nie można się mniej stresować. Tych stresów mamy zawsze bardzo dużo, ale można nauczyć się odpowiedniego sposobu radzenia sobie z tymi sytuacjami stresującymi właśnie poprzez odpowiednią perspektywę. No ale o tym może za chwilkę jeszcze powiemy, jak dokładniej prowadzić sobie taką strategię indywidualną. Użył pan takiego stwierdzenia: stresory. Co to takiego? To są wszystkie właśnie sytuacje zewnętrzne, ale często i subiektywne, takie nasze wewnętrzne przekonanie o tym, że sytuacja, z którą mamy do czynienia, jest dla nas stresująca. Są stresory obiektywne, zagrożenie, strach, jakaś sytuacja, która wiąże się z, na przykład, z zagrożeniem naszego życia. Ona wywołuje reakcję organizmu, którą właśnie nazywamy stresem. To jest czysto fizjologiczna reakcja, która przygotowuje nas do albo walki, podjęcia walki z tym przeciwnikiem, z tą przeciwnością, która przed nami stoi, albo ucieczki. Do obu tych czynności potrzebujemy wzmożonych aktywności bardzo wielu funkcjonujących narządów w naszym organizmie. No i w związku z tym ta mobilizacja powstaje. Natomiast czasami zdarza się tak, że my sami nadajemy pewnym sytuacjom zewnętrznym nadmierne znaczenie. Wtedy mówi się powszechnie, że się nimi bardzo stresujemy, ale to wynika z naszej interpretacji tego faktu. I współcześnie mamy do czynienia z bardzo wieloma takimi sytuacjami, w których może gdybyśmy spojrzeli z boku, z perspektywy jaskiniowca, nie mielibyśmy aż tak dużo sytuacji prawdziwie stresujących, związanych z zagrożeniem życiem jak on, ale dla nas są to bardzo niepokojące, bardzo niebezpieczne i stwarzające realne w naszej ocenie zagrożenie sytuacje. No na przykład ta sesja egzaminacyjna czy obrona pracy licencjackiej. Ale dla Oli matematyka, którą zdawała, nie była niczym strasznym. Jak Ola pisze, dla mnie nie była ona w ogóle straszna. Cieszyłam się nawet na nią, jestem bardzo zadowolona i liczę na około 90%. Matematyka była lekka i przyjemna. Tylko ci pogratulować, ale myślę, że jest kilka osób, które jednak podpisałyby się pod tym, co ja powiedziałam, bo jednak procenty czy geometria nie były mocną moją stroną, ale w sytuacjach stresowych czasami możemy się zachowywać tak. Kiedy jestem zestresowany, to nosi mnie na boki, chodzę po mieszkaniu, nie mam co ze sobą zrobić, łapię jakąś taką energię, którą rzadko mam jak wyładować, ciężko wtedy znaleźć jakieś ujście dla tego. Nie biję się z nikim, prędzej w myślach, częściej idę na spacer. Czasami sobie myślę, że pomogłoby mi, dajmy na to, zjedzenie czegoś słodkiego i wtedy właśnie sięgam po czekoladę albo jakieś ciastkę. Bardzo jesteśmy wtedy zestresowani, przynajmniej tak mówimy i tak jak powiedziałam, czujemy suchość w ustach, drżenie rąk, wszystkich nas nosi po pokoju, ale czasami też na przykład reagujemy odwrotnie. Jesteśmy tak przejęci tym, co nas dotknęło, że na przykład nie potrafimy się ruszyć z miejsca. Ja pamiętam na swojej maturze, którą zdawałam z biologii, dostałam pytanie na temat budowy oka
i zaczęłam mówić o uchu, więc już zupełnie nie mogłam się skoncentrować. No tak, ja jeszcze chciałem od razu odnieść się do wypowiedzi naszego słuchacza, jeżeli chodzi o zjadanie, podjadanie różnych słodyczy wtedy, kiedy jesteśmy zestresowani, to jest krótkotrwale dobra strategia, ale niestety w dłuższej perspektywie może nas doprowadzić do problemu z nadwagą czy otyłością. Rzeczywiście wtedy, kiedy jesteśmy zestresowani, nasz mózg dotyczy takiego stresu związanego z wysiłkiem intelektualnym. Właśnie przygotowujemy się do egzaminu albo mamy przed sobą jakąś ważną prezentację, wtedy potrzebujemy dużo glukozy, która jest podstawowym paliwem naszego mózgu, no i wtedy automatycznie włącza nam się to zapotrzebowanie. Potem możemy taką sytuację skojarzyć z różnymi innymi sytuacjami stresującymi i często zdarza się tak, że sobie ten stres zajadamy. Tego zdecydowanie nie polecamy. Warto się wzmacniać słodyczami, ale niezbyt często. A jeżeli chodzi o te dwie podstawowe reakcje w sytuacji stresującej nas, to właśnie taka reakcja wycofania, bądź taka reakcja bardzo nerwowa. Nerwica albo coś, co powoduje, że się zatrzymujemy, czujemy się bardzo spięci, ale nie potrafimy wyrazić tych emocji. Z takiej perspektywy czysto psychologicznej lepsza jest ta pierwsza reakcja, bardzo ostra, agresywna, tylko że niestety w naszych relacjach z otoczeniem zdarza się dosyć często, że możemy później żałować zbyt szybko, zbyt dynamicznie wypowiedzianych słów, opinii i sądów. Zatem i w sytuacji, kiedy mamy chęć natychmiastowego rozładowania naszego napięcia, jak i wtedy, kiedy czujemy, że kumulujemy w sobie ten stres, on gdzieś tam się odkłada pod skórą czy pod tkanką tłuszczową i przygotowuje się do tego, żeby gdzieś osiągnąć tą masę krytyczną i wybuchnąć, dobrze jest zastosować najprostszą strategię oddechową, którą Jacek Santorski nazywa mechanizmem przekładania zwrotnicy. Polega to po prostu na tym, że na moment zatrzymujemy się, nabieramy głęboko powietrza, próbujemy policzyć do 10, próbujemy zebrać myśli, zastanowić się nad tym, w którą stronę zmierzają nasze emocje, wykonujemy kilka głębokich oddechów i potem już spokojnie formułujemy to, co chcemy powiedzieć. Strategia sprawdzona i serdecznie polecam. Jeśli ktoś teraz jest zestresowany, to bardzo szybko niech zastosuje tą metodę i nam napisze, czy pomogła, czy nie, bo to chyba szybko działa. Bardzo szybko działa. Wtedy, kiedy chcemy natychmiast wyrazić swoje emocje albo czujemy, że zaczynamy bardzo głęboko te swoje emocje chować. W obu tych przypadkach ten głęboki oddech, zastanowienie się nad przyczynami może pomóc. Ja kiedyś przeczytałam gdzieś taką mądrość, że życie bez stresu w ogóle nie istnieje. No, muszę powiedzieć, że byłoby to niezwykle nudne życie, gdyby rzeczywiście było pozbawione stresu. Problem ze stresem dotyczy tego, w jaki sposób my interpretujemy te różne sygnały, które do nas docierają z otoczenia. Stres to jest po prostu reakcja, która pozwala nam lepiej radzić sobie z różnymi problemami zewnętrznymi. Tak jak pyta Robert, czy jest coś, co nigdy nas nie zestresuje. Obiektywnie, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w otoczeniu, na zewnątrz nas, trudno powiedzieć, bo to zależy od konkretnej osoby i tego, jak ona odnosi się do tej sytuacji zewnętrznej. To jest taki specyficzny mechanizm psychologii nazywany atrybucją, czyli przypisywania znaczenia pewnym rzeczom. Otóż wyobraźmy sobie sytuację, kiedy umawiamy się z ukochaną osobą, idziemy na randkę, to czujemy taką przyjemną ekscytację. To jest również pewnego rodzaju odczuwanie stresu, przygotowanie się do nowego wyzwania, ale pewnie wielu z nas nazwałoby to przede wszystkim sytuacją jakąś przyjemną. No nie powiemy o tej ukochanej osobie, słuchaj, musimy się rzadziej spotykać, bo ja już nie wytrzymuję tego stresu, to jest coś, co mnie wyniszcza, wręcz przeciwnie. Chyba, że będziemy się chcieli spotykać coraz częściej. Teściowa przyszła. Tak jest. A z kolei, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją stresującą w pracy, na przykład stresujący mnie szef, no wyobraźmy sobie najprostszy przykład. Przechodzi szef korytarzem, albo przechodzi nauczyciel, czy wykładowca i mówi: zapraszam panią, panie Kasiu, do siebie dzisiaj na godzinę 12 i nic więcej nie mówi. No i mamy wtedy różne możliwości zachowania. Są osoby, które takim komunikatem się nie zestresują, bo pomyślą: wspaniale, szef mnie zaprasza, czy wykładowca zaprasza mnie na rozmowę, pewnie chce mi zaproponować stypendium naukowe, albo chce mi dać podwyżkę, albo chce mnie za coś nagrodzić. Czyli mamy przyjemny czas oczekiwania do tego spotkania o godzinie 12. A tutaj chyba też wchodzi trochę w grę poczucie własnej wartości. Bardzo istotne poczucie własnej wartości, asertywność, to wszystko, co pomaga nam w ogóle w radzeniu sobie z różnymi sytuacjami, nie tylko tymi, które mogą powodować stres. A ktoś inny, wracając do tego przykładu, z kolei
pomyśli tak, no nie, no to straszne, szef mnie wzywa, na pewno chce mnie zwolnić, pozbawić premii, wyrzucić, właśnie przeczytał moją pracę magisterską, którą mu przekazałem i na pewno ma do niej bardzo wiele uwag, bo ona generalnie jest beznadziejna, nie podoba mi się. I do tej godziny 12, przypuśćmy, że to miało miejsce o godzinie 8 rano, mamy 4 godziny trudnej, stresowej sytuacji. Czyli taki sam czynnik zewnętrzny, a dwie zupełnie inne reakcje, więc dużo zależy od nas, w jaki sposób, tak jak pani powiedziała, postrzegamy samych siebie, czy mamy przekonanie w nasze własne możliwości. I jeżeli, niezależnie od tego, jaki jest rzeczywisty powód tego wezwania, spojrzymy na tą sytuację obiektywnie w sposób taki pozytywny, ciepły, dobry, to mamy przynajmniej 4 godziny spokoju. Nawet jeżeli o tej 12 usłyszymy coś bardzo nieprzyjemnego. Więc dużo zależy od tego, w jaki sposób my odnosimy się do tego, co jest na zewnątrz nas. Ale jak to zrobić, żeby z takiego negatywnego podejścia przejść do tego, mam jeszcze te 4 godziny, po co ja się będę stresował? No trzeba spróbować znaleźć jak najwięcej pozytywnych zdarzeń, pozytywnych aspektów tego, co nas spotyka. Patrzeć optymistycznie w przyszłość. To można budować, taką postawę, taki model patrzenia na świat. Jeżeli uda nam się to zbudować w miarę wcześnie, jeszcze w czasie liceum, w czasie studiów albo w tej tak zwanej wczesnej młodości, to mamy taki bardzo cenny zasób, który będzie nam towarzyszył przez długie, długie lata. Jeżeli pani pozwoli, to ja tylko krótki taki przykład podam z literatury. Był bardzo ciekawy badacz amerykański, nazywa się Aaron Antonowski. On właśnie przeprowadzał badania w okresie powojennym osób, które miały doświadczenie pobytu w obozie koncentracyjnym, przeżyły ten pobyt w obozie koncentracyjnym, wyemigrowały potem do Stanów Zjednoczonych. On badał tych swoich respondentów właśnie tam i szukał odpowiedzi na pytanie, dlaczego oni w takich ekstremalnie trudnych, no nikt nie kwestionuje tego, że to były koszmarne warunki zewnętrzne, tym ludziom udało się przeżyć, a innym nie. Czy oni się w jakiś sposób różnili od tych, którzy niestety nie doczekali wyzwolenia? I okazało się, że tak. Cała ta grupa miała bardzo wiele cech wspólnych i już tylko krótko podsumowując te wyniki, można powiedzieć, że cechowały ich przede wszystkim to, że mieli bardzo optymistyczną wizję swojej przyszłości. Niezależnie od tego, jak było trudno w danym momencie, myśleli, że wkrótce będzie lepiej. I drugi bardzo ważny element, wszystkie te przeciwności, te trudności, które ich spotkały, oni uznali za coś, co nie jest wynikiem ich własnych słabości, tylko przychodzi niejako z zewnątrz. Na rzeczy, które przychodzą do nas z zewnątrz, mamy mniejszy wpływ. Nie obwiniali się za to, że się znaleźli tam dlatego, że na przykład ich przodkowie popełnili jakieś grzechy i to jest kara za te grzechy, która spłynęła na nich od Boga, za to, że kogoś skrzywdzili. Po prostu stwierdzili, że sytuacja zewnętrzna, nawet jeżeli nie potrafili tego nazwać, sytuacja zewnętrzna była taka, oni spróbują sobie z tym poradzić. I takie właśnie myślenie pozytywne, to podejście optymistyczne powodowało, że oni w trudnych sytuacjach mieli więcej siły, zarówno psychicznej, jak i ich organizmy więcej siły fizycznej, aby przetrwać tą sytuację. Zanim pan wspomniał o tych badaniach, mówił pan o stresie w pracy i chciałabym się odnieść do komentarza, który jest na stronie internetowej Polskiego Radia Euro, a dokładnie pod zapowiedzią dzisiejszej audycji. Tam napisała zestresowana. Muszę nieco ocenzurować ten komentarz. Jeśli chcielibyście go przeczytać, to zapraszam właśnie na tę stronę. A zestresowana pisze tak. O, ostatnio mam nowego stresa. Tym razem w pracy. Czy to jest normalne, jak przełożony mówi do pracownika, nic mnie to nie obchodzi, o innych sprawach nie wspomnę. Jak takiego stresa ujarzmić? To trudne sytuacje, dlatego że akurat w pracy mamy do czynienia z dwiema sytuacjami. Po pierwsze, mamy pracowników, którzy mają swoje strategie indywidualne radzenia sobie z takimi sytuacjami. I mamy ten wpływ całej organizacji. Organizacja jest bardzo hierarchiczna. I na przykład nie mamy możliwości wyrażenia swojego sprzeciwu wobec przełożonego, przykładowo w wojsku, albo też w innych organizacjach, gdzie panują takie proste zasady. Podwładni mają bezpośrednio wykonywać wszystkie zlecenia czy rozkazy przełożonego bez zbędnego dyskutowania, wtedy jest to trudne. Natomiast jeżeli to jest środowisko pracy, które reprezentuje słuchaczka, w którym jest możliwość jakiegoś dialogu, to bardzo ważne jest, aby w takiej sytuacji działać aktywnie, rozmawiać, jeżeli nie z tą osobą, która wygłasza takie komentarze, to może z przełożonym tej osoby, wskazując trudności wynikające właśnie z takich komentarzy, z takiego podejścia.
Jest taka stara zasada, która się sprawdza w wielu firmach, że milczenie niestety powoduje, że niewiele jesteśmy w stanie załatwić. Amerykanie nazywają to, mają takie bardzo ciekawe przysłowie, które mówi, że skrzypiące koło dostanie wreszcie kiedyś smar. Jeżeli nie skrzypi, to nikt nie wie, że to koło w ogóle potrzebuje jakiegoś dodatkowego elementu. A to nie jest tak, że to koło można wymienić na nieskrzypiące? Koło można wymienić, ale wtedy mamy poczucie, że zrobiliśmy wszystko, aby poprawić swoją sytuację w tej pracy i jakby w tym kontekście myślenia pozytywnego możemy nawet, jeżeli skończy się to porażką, że nas z tej pracy zwolnią, bo ten przełożony, który w ten sposób się zwraca do swojego podwładnego, nie zmieni swojego postępowania i na przykład zdecyduje się po prostu wymienić zasób ludzki, jak to można bardzo brzydko określić, no to my przynajmniej mamy takie przekonanie, że zrobiliśmy to, co uznaliśmy w tej sytuacji za najważniejsze. Czas spędzony w tej pracy był dla nas dobrym doświadczeniem. Wiemy, że jeżeli w przyszłości taka sytuacja się pojawi, to musimy takich miejsc po prostu unikać. Czyli też możemy wyciągnąć różne pozytywne doświadczenia. Oczywiście łatwo mówić teoretycznie, bo często jest tak, że praca, którą wykonujemy, jest jedyną dostępną w danym miejscu dla danej osoby pracą i te osoby często godzą się na bardzo wiele, aby tylko tą pracę utrzymać. Ale warto rozmawiać, przekonywać, wyrażać swoje emocje. Jeżeli już mogę się odnieść konkretnie do tego przykładu, gdybym usłyszał takie słowa, to bardzo dobrym sposobem jest prawdopodobnie osoba, która w ten sposób mówi, nie do końca panuje nad swoimi emocjami. Dobrze jest, nie powiem zaatakować, ale odpowiedzieć przy pomocy prostej parafrazy, to znaczy odpowiedzieć poprzez wyrażenie swoich emocji. Jeżeli ktoś do mnie mówi, że mnie to kompletnie nie obchodzi, to my albo się wtedy wycofujemy, to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, albo rzeczywiście atakujemy, czyli mówimy, a w takim razie to ty taki i owaki, ja nie będę z tobą pracował. Dobrze jest pokazać, jak się poczuliśmy w takiej sytuacji, czyli na taki komentarz, gdybyśmy odpowiedzieli, panie kierowniku, sprawił mi pan ogromną przykrość takim komentarzem, proszę spróbować i zobaczyć, jaka będzie reakcja tej osoby. Ona się nie spodziewa tego, że my przekażemy jej zwrotnie informacje o tym, jakie są nasze uczucia. Być może zignoruje, ale proszę mi wierzyć, przemyśli to, zastanowi się, a często może nawet zmieni swoje zachowanie. Monia napisała, ja często stresuję się z powodu mego stanu zdrowia, to znaczy zaboli mnie z tyłu głowy, już wyobrażam sobie, że to guz. Paraliżuje mnie ten strach o własne zdrowie. Wydaje mi się, że mdleję, serce mi wali i tym podobne. Jeszcze bardziej się nakręcam. Co robić? Proszę o pomoc, Julka. Dostaliśmy jeszcze jeden SMS. Wystąpienia publiczne, wielki stres. Nawet jak mam przeczytać coś przy całej klasie, niby nic, a jednak jestem tak zestresowana, że literki mi się zlewają, a silnie przekląć nie mogę i nie ma na to rady. Ciekawe, czy taki sposób na poradzenie sobie ze stresem byłby dla was dobry. Jak jestem zestresowana, to tańczę. To mnie odstresowuje każdego dnia. Czasami lubię wolną muzykę, czasami hip-hop, house, na którą mam ochotę. Spotkanie z przyjaciółmi, wybranymi, takimi, którzy mnie znają i wiedzą praktycznie na wejściu, że coś mi jest i żeby się wygadać. Zjeść coś dobrego. Książka, no w zależności od tego, jaki to jest stres. Jeżeli pokłócę się z chłopakiem, no to wiadomo, że chciałabym się wygadać z koleżanką. Jeżeli jest to jakaś poważniejsza awantura, to wtedy wygadanie się z koleżanką, pójście na imprezę właśnie tylko dlatego, żeby potańczyć. Sportów nie uprawiam, więc nie mogę odreagować biegając na przykład. Panie doktorze, co pan na to? Moim gościem jest, ja przypomnę, doktor nauk medycznych Grzegorz Juszczyk. Myślę, że pani trafiła na prawdziwego ekspertkę radzenia sobie ze stresem, gdyż wszystkie tutaj wymienione strategie są bardzo pozytywne i zalecane. Myślę, że każdy ma swoją indywidualną strategię. Dobrze jest doradzić, w którym kierunku tą strategię kształtować, ale każdy musi stworzyć sobie swój indywidualny mechanizm radzenia sobie ze stresem. Jakie tutaj się pojawiły elementy? Taniec, aktywność, czyli aktywność fizyczna. Zawsze bardzo dobrym sposobem rozładowania napięcia jest wysiłek fizyczny. I tutaj bardzo istotne jest, abyśmy pamiętali o tym, aby ten wysiłek fizyczny też nam sprawiał przyjemność. I generalnie, jeżeli mamy do czynienia ze stresem, który się kumuluje, jest to stres w pracy albo jakiś intensywny okres stresujący nas w czasie nauki, w liceum czy na studiach, to dobrze jest ten stres rozładowywać przy pomocy takich ćwiczeń, które tam nazywamy sobie aerobowymi, czyli na przykład bieganie, pływanie, spacer, jazda na rowerze, czyli takich, w których konsumuje się, kiedy nasze mięśnie konsumują duże ilości
tlenu. Niekoniecznie w takich sytuacjach, kiedy mamy tą kumulację stresu, zaleca się aktywność fizyczną polegającą na przykład ćwiczeniach na siłowni. Więc lepiej jest ten stres rozładowywać na świeżym powietrzu albo wykonując takie ćwiczenia, które, to zresztą każdy trener, z którym porozmawiamy, czy w miejscu, gdzie się zazwyczaj ćwiczy, czyli w jakimś tam klubie fitness, nam doradzi, które ćwiczenia w takiej sytuacji lepiej wykonywać. Dlatego, że te ćwiczenia obciążające pewne tylko wybrane partie mięśniowe jeszcze dodatkowo powodują zwiększenie napięć w obszarze naszego układu krążenia i dosyć często zdarza się niestety tak, zwłaszcza wśród młodych, zabieganych menedżerów, że oni po takim ciężkim tygodniu pracy, zamiast pójść na basen, pojeździć na rowerze, pójść na spacer, wylądują na siłowni, no i przez pierwsze pół godziny bardzo intensywnie uprawiają ćwiczenia, następne pół godziny już spędzają w szpitalu, w oddziale ratunkowym, ponieważ mieli jakiś tam incydent kardiologiczny, więc tego typu sytuacji lepiej unikać. Trzeba sobie wybrać taką aktywność fizyczną, która nam sprawia przyjemność, więc albo to będzie taniec, albo pływanie, albo bieganie. No, pływanie ma jeszcze tą zaletę, że bardzo dobrze odstresowuje nam ten często napięty odcinek naszego ciała, czyli plecy, odcinek kręgosłupa szyjnego czy kręgosłupa lędźwiowego. Ale każda forma jest aktywna. Każda forma jest zalecana, każda forma aktywności fizycznej. Ale przecież każdy wysiłek fizyczny, chodzi mi o sport, najpierw może sprawiać ból, może być trudny, trzeba się do niego przyzwyczaić. No tak, wtedy kiedy zaczynamy jakąś aktywność, to na początku możemy doświadczać różnych nieprzyjemnych wrażeń, jak na przykład słynne zakwasy, wtedy kiedy dosyć intensywnie ćwiczymy, nie przestrzegamy jakichś zaleceń związanych na przykład z rozgrzewką, z okresem aktywnym i później z wyciszaniem organizmu. Bardzo często jest tak, że jak ktoś amatorsko podejmuje jakieś zadanie związane z aktywnością fizyczną, to od razu rzuca się na głęboką wodę, no i potem pojawiają się te zakwasy. Normalny tryb jest taki, że najpierw powinien być okres rozgrzewki i mocnej aktywności, przeplatanej oczywiście przerwami, i potem też okres wygaszania tej aktywności, czyli wyciszania. Także jeżeli na początku coś nam nie sprawia przyjemności, nie przekonamy się do tej formy aktywności, to ją po prostu zmieniamy. A seks? Ktoś napisał, zaraz znajdę ten SMS. Gdzieś był na samej górze. Życie... No chyba go nie znajdę. W każdym razie ktoś nas pyta o to, czy seks może być też metodą na odstresowanie się. Seks jest świetną formą radzenia sobie ze stresem. Chociaż no, nie powinien być traktowany jako jakieś narzędzie, które pozwala nam łagodzić objawy stresu. Bo stres to z jednej strony oczywiście aktywność fizyczna. O jej zaletach mówiłem przed chwilą. Ale także budowanie relacji. Proszę, zwróćcie Państwo uwagę, że słuchaczka, która się wypowiadała przed momentem, mówiła, że w sytuacjach stresowych bardzo pomaga jej wsparcie bliskich, koleżanek, znajomych, ludzi, z którymi czuje się bardzo związana. To więc seks jeszcze dodatkowo buduje nasze relacje emocjonalne z osobą bliską, z naszym partnerem, więc absolutnie jest zalecany. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na to, że pewne formy radzenia sobie ze stresem, o których jeszcze nie mówiliśmy, ale na przykład stres, seks czy alkohol bądź palenie papierosów, no mogą w dłuższej perspektywie czasami doprowadzić do powstania uzależnienia, ale rozumiem, że uzależnienie to nie jest temat naszego spotkania. W każdym razie z takimi elementami, które można zbyt łatwo powiązać tylko z radzeniem sobie ze stresem, trzeba uważać, gdyż mogą nas zaprowadzić w dobrym celu w ślepą uliczkę niestety. A czy od stresu można się uzależnić? Można się uzależnić od stresu w takim sensie fizjologicznym, to znaczy od tej reakcji organizmu na sytuację stresującą, czyli wydzielania się dużej ilości adrenaliny, różnych innych hormonów, które pobudzają nasz organizm do pracy. I to jest bardzo przyjemne, bo czujemy, że wtedy możemy znacznie więcej. To jest w pierwszym okresie to, co też wcześniej słuchaczka podkreślała, czyli ten pozytywny stres, dobry stres, coś, co nas napędza, dodaje nam energii. Ale w dłuższej perspektywie może się okazać, że takie dążenie do tego wyrzutu adrenaliny, do tego wzmocnienia naszego organizmu w sytuacji stresowej, może mieć pewne znamiona uzależnienia, czyli pewnego przymusu. Jeżeli cały tydzień intensywnie pracujemy i potem zamiast stosować klasyczną metodę balansu, to znaczy, jeżeli pracujemy intensywnie intelektualnie, staramy się odpoczywać z jakimiś elementami
aktywności fizycznej. Jeżeli pracujemy fizycznie, dobrze jest wypocząć w takich warunkach ciszy, spokoju, jakiejś przygody intelektualnej, na przykład z książką. O tyle w tej sytuacji intensywnej pracy intelektualnej, czyli wysokiego, powiedzmy, poziomu stresu, czy na uczelni, czy w pracy przez cały tydzień i potem jeszcze w czasie weekendu rzucamy się w jakieś aktywności typu sporty ekstremalne, takie, które również powodują wyrzut adrenaliny, może w dłuższej perspektywie pojawić się pewnego rodzaju uzależnienie właśnie od tej fizjologicznej reakcji. Będziemy potrzebowali coraz to mocniejszych wzmocnień, bo pojawi się tolerancja. A co pan powie na temat właśnie takiego przejmowania się swoim zdrowiem? Tu się gdzieś zdenerwujemy, za chwilę szybsze bicie serca, za chwilę coś nas strzyknie z tyłu głowy i już wyobrażamy sobie tysiące chorób. No więc szybsze bicie serca jest absolutnie fizjologicznym objawem właśnie tej reakcji stresowej, czyli organizm musi przyspieszyć krążenie krwi po to, aby wzmocnić odpowiednie partie naszego ciała do tej reakcji walczę bądź uciekam. Więc tym nie należy się przejmować. Ale nadmierne przejmowanie się różnymi sygnałami, które wysyła do nas nasz organizm, jest niekorzystne. Trzeba się w nasz organizm wsłuchiwać, bo często daje nam sygnał, który powinien nas skłonić do zasięgnięcia porady lekarskiej. Najczęściej będzie to ból. Jeżeli on się pojawia dość często, jest intensywny, trudny do zniesienia, to nie powinniśmy sobie z nim radzić na własną rękę przy stosowaniu powszechnie dostępnych środków przeciwbólowych, tylko jednak skonsultować się z lekarzem, aby on poszukał prawdziwej przyczyny tego bólu. Ale racjonalnie do tych dolegliwości, do tych sygnałów z naszego organizmu trzeba podejść, patrząc na to, jakie jest potencjalne w ogóle ryzyko wystąpienia jakiegoś problemu zdrowotnego u człowieka. Jeżeli ktoś jest młody, ma kilkanaście lat, czy dwadzieścia kilka lat, to ryzyko, że rzeczywiście u niego rozwija się jakaś poważna choroba, taka, która dotknęła jego dziadka bądź rodzica, jest bardzo niewielkie. Więc moim zdaniem najlepszą radą, jaką można udzielić w takiej sytuacji, jest po prostu spróbować się nie przejmować tymi sygnałami, ale wtedy, kiedy one stają się już naprawdę uciążliwe i niepokojące, po prostu skonsultować się z lekarzem, nie zastanawiając się nad tym, jaka może być reakcja lekarza. Czyli nie powinno nas hamować to, że myślimy, iż lekarz na przykład potraktuje nas jak natręta, hipochondryka. Tak się nie dzieje. Każda sytuacja, która nas niepokoi, powinna być skonsultowana z lekarzem, ale od razu mówię, ciężko to określić osobie, która nie ma na przykład wykształcenia medycznego. Ryzyko poważnej choroby u osób młodych jest naprawdę niewielkie. Poważne problemy, z którymi spotykają się osoby młode, to są wypadki komunikacyjne i urazy, których doznają w ich wyniku, a nie choroby, które będą nam wysyłały jakieś sygnały utajone. Jak jestem zestresowana, to stres na pewno wpływa na mnie mobilizująco, no bo pobudza mnie do może efektywniejszej pracy. Policzę do 10, ale to tak, żeby się wewnętrznie uspokoić. Rzucam się bardziej jakoś w wir tej pracy, żeby może o tym zapomnieć i wewnętrznie się uspokoić. Szybciej przystępuję do takich czynności, które by może nie w stresie zabrały mi więcej czasu. Takie pisanie, zwykłe rozmowy z handlowcami przebiegają na pewno inaczej. Ja na przykład pracuję szybciej i jakoś może wydajniej, ale to tylko też na chwilę. Do tej wypowiedzi dodałabym jeszcze SMS Andrzeja. Mnie adrenalina i stres nakręca. Mogę pokazać i dać z siebie w tym momencie 200%. Trenuję siatkówkę i pamiętam mecz, kiedy graliśmy na turnieju. Grałem jeszcze w kadrze województwa pomorskiego. Przegrywaliśmy 5 punktami. Na zagrywce wyłączyłem się kompletnie. Nie słyszałem nic i nikogo. Zrobiłem swoje, wygraliśmy. No tak, stres może mieć bardzo pozytywny wpływ na nasze życie w takich ekstremalnie trudnych sytuacjach życiowych. Może się nagle okazać, że jesteśmy w stanie zrobić coś, czego nigdy byśmy się nie spodziewali i nie przypuszczalibyśmy, że nawet mamy takie możliwości. To jest właśnie ten efekt niesamowitej mobilizacji naszego organizmu i w tych wszystkich sytuacjach, o których mówili nasi słuchacze, właśnie mamy do czynienia z taką maksymalną mobilizacją naszego organizmu i możliwościami, które często przekraczają nasze oczekiwania, czy to w czasie meczu, czy w czasie jakiegoś ważnego spotkania, czy w czasie wystąpienia publicznego. Tutaj pojawiały się SMS-y od osób, które mają właśnie problem ze stresem w czasie wystąpienia publicznego.
To są te elementy dobrego stresu. I stres zawsze przebiega w takim cyklu, to znaczy jest pewien czynnik zewnętrzny, który powoduje tą reakcję i ona jest maksymalna, i kiedy jest maksymalna, to mamy to właśnie to poczucie optymalnych możliwości. Ale potem, kiedy wzrasta ten poziom stresu, to nasze możliwości jednak maleją, czyli jeżeli ten wyrzut adrenaliny, różnych innych hormonów trwa zbyt długo, to przeciąża nadmiernie nasz organizm, więc taki stres kontrolowany to jest stres, który jesteśmy w stanie wyzwolić wtedy, kiedy może nam pomóc, i wyhamować go wtedy, kiedy już zaczyna nam przeszkadzać. Słuchacze tutaj piszą, że byłoby jakoś dziwnie bez stresu. Łukasz właśnie tak napisał. Życie bez stresu? Nie, to niemożliwe. Ale byłoby dziwnie. Stres nie jest fajny bardzo często, zależy od sytuacji, ale bez niego byłoby jakoś dziwnie w życiu. Absolutnie się zgadzam z tym, co napisał Łukasz. Stres jest potrzebny i doradzając w ogóle, jak radzić sobie ze stresem, nie mówimy już teraz, żeby po prostu próbować ograniczyć te sytuacje stresowe, ale aby właśnie nauczyć się radzić sobie ze stresem. Wypracować te umiejętności, o których już trochę mówiliśmy, pewnie jeszcze odrobinę powiemy w czasie naszej audycji, które pomagają nam wykorzystać ten stres w sposób taki, jak tego oczekujemy, i wyhamować go wtedy, kiedy może nam zacząć przeszkadzać. Ja muszę sobie racjonalnie uzasadnić przyczynę stresu. Jak nie ma racjonalnej przyczyny, to luz. Od 2 dni chodzę na maturę w spokoju, będę się bać przed chemią. No właśnie, czy to jest racjonalne uzasadnienie przyczyny? Jeśli się Laszlo, tak się podpisał słuchacz, jeśli się uczyłeś bądź uczyłaś do tej chemii, to chyba też nie ma racjonalnej przyczyny tego stresu. Tak, tak. W ogóle myślę, że w całej tej naszej kulturze uczenia się my niestety mamy znacznie mniej takiej umiejętności, która jest wypracowywana w innych kulturach. Tutaj dobrym przykładem akurat jest kultura amerykańska, gdzie uczymy się po to, żeby nabyć nowe umiejętności, nabyć nową wiedzę, i sprawdzanie tej wiedzy jest tak naprawdę istotne dla nas samych. Znaczy oceniamy w wyniku różnych tam testów, egzaminów czy obron to, na ile my sami czujemy się pewnie z tą zdobytą wiedzą, ze zdobytymi umiejętnościami. I wtedy każda krytyka, każda ocena negatywna jest przez tamtych ludzi oceniana na zasadzie: cieszę się, że ktoś wskazał mi jakieś ścieżki, w których jeszcze powinienem się rozwijać. W Polsce niestety mamy, obawiam się, cały czas takie przekonanie, że każda ocena ma charakter ściśle personalny. To znaczy, nie chemia jest takim obszarem wiedzy, która nie najlepiej leży mi w moich zainteresowaniach, tylko to ja nie posiadam czegoś, co pozwoliłoby mi dobrze zrozumieć czy nauczyć się tej chemii. To niestety powoduje obwinianie się, obniżanie poczucia własnej wartości. A czy to nie są zbyt wygórowane ambicje? Na przykład uczymy się. Ja w pierwszych klasach liceum tak miałam, nowe środowisko i bardzo dużo się uczyłam, ale im więcej się uczyłam, tym byłam bardziej zestresowana, zdenerwowana i w ogóle myślałam, że nic nie wiem. No dobrze jest właśnie przetestować te swoje ambicje. To znaczy ambicja pcha nas do tego, żebyśmy się czegoś nowego uczyli, żebyśmy się dowiadywali, w jaki sposób funkcjonuje świat, żebyśmy poznawali nowe obszary życia. Ale z drugiej strony nie może nam zaślepić nasza ambicja bardzo istotnych sygnałów, które płyną z naszego organizmu i z otoczenia, że obszar, którym chcemy się zajmować, być może nie leży najlepiej w zakresie naszych takich kompetencji indywidualnych. Musimy mieć poczucie, że to, co robimy, robimy dobrze, to nam sprawia przyjemność. I jeżeli zrobimy wiele rzeczy, które pomogą nam ocenić, że dany obszar, którym się zajmujemy, jest akurat tym, do czego jesteśmy, mówiąc tak bardzo naukowo, predestynowani, czy tam mamy takie predyspozycje, a nie inne, to warto nauczyć się tego, że można sobie dać zgodę wewnętrzną, psychiczną, samego siebie usprawiedliwić, że to nie jest coś dla mnie. I to nie jest wcale rzecz, która mnie jakoś tam pozbawia mojego istotnego waloru, tylko właśnie ten element stwierdzenia, że ja się do tego nie nadaję, mówiąc już bardzo wprost,
jest czymś, co stanowi moją przewagę nad innymi ludźmi, którzy ciągle jeszcze myślą, że się nadają, walczą, próbują i niestety nie osiągają sukcesu. Panie doktorze, dostajemy bardzo dużo SMS-ów od słuchaczy, którzy dzielą się swoimi przeżyciami związanymi ze stresem. To znaczy, że wszystko im leci z rąk, że bełkoczą, że na przykład mają bóle w okolicach żeber. Różne są te objawy stresu, ale chyba najważniejsze jest właśnie to, jak je powstrzymać, albo na przykład jak zastosować profilaktykę. To tutaj się, do tego się odnieśmy może. Tak, to już są objawy takiego dosyć przewlekłego stresu, czyli akurat z tych informacji, które tutaj widzimy w SMS-ach, wygląda na to, że to już jest stres, który ma charakter długotrwały. To co jeszcze można zrobić, żeby go ujarzmić? No trzeba zastosować strategię takiego dobowego rozliczania zapasów naszej energii. To znaczy przyjąć, że ten stres, który napotykamy, który wytwarza te wszystkie reakcje w naszym organizmie w ciągu doby, powinien się zamknąć w takim okresie rozliczeniowym właśnie 24 godzin. To znaczy jeden dzień, który jest podzielony na większą aktywność i na odpoczynek, to jest czas, w którym mamy szereg sytuacji stresujących i również w tym samym dniu powinniśmy znaleźć czas na to, aby ten stres rozładować. Każdy nierozładowany stres dobowy będzie przechodził na kolejne dni i będziemy mieli coraz więcej pokładów tego negatywnego stresu, który będzie po prostu coraz trudniej rozładować. Czyli nie należy odkładać, na przykład klasyczny mechanizm, odpocznę sobie na urlopie. Urlop już za 3 miesiące. Wyśpię się jutro. Skończę jeszcze tylko ten projekt, to raptem 3 tygodnie i wtedy będzie czas na odpoczynek. Ja muszę przyznać, że również niestety mam z tym problem i czasami tak próbuję się usprawiedliwiać. Jest złym mechanizmem. W cyklu dobowym w ciągu jednego dnia powinniśmy znaleźć czas na aktywność zawodową, czy też naukową i czas na relaks i na odpoczynek. Jeżeli będziemy to odkładać, to po pewnym czasie właśnie zaobserwujemy takie objawy bardzo nieprzyjemne, jak rozkojarzenie, trudności, skupienie uwagi, właśnie dolegliwości bólowe, jakieś nerwobóle, które prawdopodobnie są przyczyną tego bólu w okolicach dolnych żeber. To niestety jest ten taki nierozliczony bilans energetyczny. A czy na kursie pierwszej pomocy można się nauczyć tego, jak radzić sobie ze stresem? Tak, świetnym sposobem radzenia sobie ze sytuacjami stresowymi jest właśnie trening w zaaranżowanej sytuacji. Kursy pierwszej pomocy, które posiadają takie, które zawierają w sobie takie elementy pozoranctwa, zaaranżowania faktycznych sytuacji, z jakimi możemy się spotkać, uczą nas tego, jak sobie poradzić z tym stresem w sytuacji faktycznej, bo już rozpoznajemy te emocje, one są bardzo zbliżone w czasie takiej sytuacji zaaranżowanej, jak w rzeczywistości. I klasyczne treningi, umiejętności właśnie temu służą, żeby zaaranżować w warunkach sprzyjających uczeniu się jak najbardziej realną sytuację. I wtedy przetrenowujemy sobie tą naszą indywidualną reakcję i w rzeczywistości już działamy niejako bardziej odruchowo. W takim razie ja już teraz zapraszam Was na reportaż Urszuli Żutowskiej-Tomaszewskiej Pozorant, który będzie kilka minut po godzinie 24. A za wszystkie Wasze SMS-y bardzo serdecznie dziękuję. I będziemy powoli już kończyć zostaw wiadomości. Ja zapraszam Was na jutro. Pan doktor jeszcze. Tak, czy ja mógłbym jeszcze jakoś krótko to podsumować, naprawdę kilkoma zdaniami. Proszę bardzo. Bo przygotowałem specjalnie dla Państwa taki bardzo prosty, 10-zdaniowy właściwie przewodnik Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego z zaleceniami, jak to teraz wypracowywać kartki i długopisy, jak wypracowywać tą strategię radzenia sobie w ogóle z trudnymi sytuacjami życiowymi. I na co oni zwracają uwagę? Po pierwsze, trzeba mieć wielu znajomych, wielu przyjaciół i tworzyć sobie silne takie więzi społeczne, bo ci ludzie pomagają nam potem w trudnych sytuacjach. O tym mówiliśmy. Należy unikać dostrzegania tej sytuacji kryzysowej, sytuacji trudnej, która stoi przed nami, jako czegoś nie do pokonania, bo wszystko można pokonać i w to trzeba naprawdę uwierzyć. Trzeba zaakceptować zmianę jako naturalną część naszego życia. Każda zmiana jest pozytywna. Trzeba sobie stawiać realistyczne cele i je konsekwentnie realizować. Wszystkie przeciwności trzeba jakoś próbować rozwiązywać, czyli podejmować działania zamiast wycofywania się z działań. Trzeba w takich sytuacjach dostrzegać szanse do rozwoju indywidualnego. Trzeba samego siebie postrzegać bardzo pozytywnie, czyli nie tylko patrzeć optymistycznie, ale wierzyć w swoje możliwości.
Trzeba patrzeć na te wszystkie zdarzenia w szerszej perspektywie, nie tylko w tym jednym małym wycinku, który często obserwujemy. Trzeba mieć nadzieję, że zawsze będzie lepiej, o tym też mówiliśmy. I już ostatni element, trzeba się troszczyć o samego siebie, czyli mieć czas na to, żeby się zająć swoimi emocjami i rozładować to napięcie. Bardzo dziękuję. Doktor nauk medycznych Grzegorz Juszczyk, specjalista zdrowia publicznego, był dzisiaj moim gościem. Ja nazywam się Katarzyna Chlepaczewska. Dobranoc. 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 Dobranoc.